Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Sim Rail. Dzisiaj prowadzimy ruch na stacji Będzin. I zobaczmy, co tu się dzieje. Jest godzina 22.36. O godzinie 22.39 ma mieć przejazd 41.42 na stację Dąbrowa Górnicza. Jest Dąbrowa Górnicza. Tutaj mamy Sosnowiec. Mamy 41.42. Który ma semafor na stój. Nie wiadomo ich przyczyn. No dobrze. A my już mu tutaj zezwalamy na jazdę. Poziom 4140. Policzę, no znowuż to się wysyłać. 4142 sobie odjechał. Zaraz mi przyjedzie, tak? Ale Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza to są stacje, na których można dyżurować. Nawet nie wiecie. 4142. Bez postoju ma pojechać. Tak, Sosnowce do Dąbrowy, 22.39. No dobrze. Czy ja mam pytanie? Sygnału manewrowego. Albo tu jest pozycja. Tutaj też jest niewydawanie kończy pozycji, nie? No dobrze, zgłosimy kończę do Dąbrowy Górniczej, nie? To jest dobrze. Czemu ja tu nie mogę sygnalizatora nadać? Mówię, kolejnica kończy jest założona. Ale to u mnie gdzieś pociągi chyba dwa stoją, nie? Ja nie mogę podać kończy wyjazdu pociągami, nie? Czemu to? Ja tu rozjazd pracuje prawidłowo. Tu rozjazd pracuje też prawidłowo. Tutaj. Też rozjazd pracuje prawidłowo. Czemu ja mu nie mogę podać wyjazdu? No dobra, i z Dąbrowej nam tu ładnie przyjedzie pociąg. Powiedziałem, przyjedzie pociąg. Dzień dobry, dziękujemy.
A, i tu nie stoją pociągi, tylko to są jakieś kończenia aktywne, tak. I Sosnowca też odjechał nam jakiś pociąg. Dobrze, my zrobiliśmy Dąbrowie, że odjechał od nas. Odjechał od nas 4142. 4142. Cztery, jeden, cztery, odjechał. I teraz te dwa ta. Ten z Dąbrowy wjeżdża na peron pierwszy, tor pierwszy, a ten wjeżdża na peron pierwszy, tor drugi. A ten tor, peron pierwszy, tor pierwszy. No dobrze. A temu też podamy wiatr. W takim razie. Gdzieś tutaj je wyprzedzają coś, ten trigger, nie. Nie. Jest porządeczko, jak największy. No dobra, to jak one tutaj sobie ładnie wjeżdżają, to pan dyżurny opuści posterunek, aby zrobić sobie zrzut ekranu. Dosłownie tak. Najlepiej z peronu. To symulator przez to już odpowiada. Pięknie. Pięknie. Dobra, bo tu już pociąg wjeżdża z Dąbrowy. Jest to Sosnowca, przepraszam. Czy musimy udać się na posterunek? Wracamy. Wjeżdża nam pociąg ze Sosnowca w kierunku Dąbrowy. Żeby wypuścić pana, musi być 45. No, sami się pan zatrzyma, ja już tu panu podaję. Że pan w kierunku Dąbrowy sobie może już jechać. I to jest pociąg o numerze 40192. Więc czekamy, a wy podaj Dąbrowie, że pociąg je. Spróbujemy przez telefon zadzwonić do Dąbrowy. Zobaczymy. Pociąg ty. Dobrze, dziękuję. Czterdzieści sześćset czterdzieści trzy, no właśnie, 4643.
No. Duże stacje to już są zazwyczaj pozajmowane. Niestety z Dąbrową żeśmy się nie dogadali również, to spróbuję może z Sosnowcem się dogadać. Zobaczymy. Nie chcę odebrać od mnie połączenia głosowego z dyżurnych. No. Niedobrze, niedobrze. W poprzednim odcinku też mieliśmy z tym problem. No i tutaj w tym będzie nie jest taka przyjemna ta stacyjka. No zobaczymy, dziś towar będzie jechał. Będzie. No, ale to jeszcze trochę. Niech on sobie tu chwilę u nas postoi. A my w międzyczasie przepuścimy dwa pociągi osobowe. Ale ładny ezet. Drzwi. Na tym pantografie jedzie. Może drzwi z mojego widoku się nie będą otwierać. Ale trąbi. Pociąg 4643 odjechał w godzinie 22:50. Nie słyszałem gościa. Nie słyszałem gościa. Rzucił rozmowę. No nie słyszałem gościa, niestety. Nie wiem, na jakiej zasadzie jeszcze działają te radiotelefony. Czekaj coś. Hmm.
Zgoda. No i co, czyli teraz z Dąbrowy Górniczej na Sosnowiec ma pojechać 14.139, żeby z Sosnowca mogę do mnie wjechać 41.142, po czym wjedzie sobie towar i po tym wjedzie pociąg osobowy. Na peron pierwszy tor broni. Sosnowca, peron pierwszy tor broni, zgadza się. Na pociągu towarowego sobie wyślemy połączenie. Tu mamy dwa tory i tu mamy połącze jeszcze więcej torów. Proszę, które nie były zelektryfikowane, a któreś nie. No właśnie. Te już tutaj nie są zelektryfikowane, tylko tam. Więc pociąg wyślemy w takim razie na ten tor. Trochę za bardzo chyba idzie się odwracać. Takie na razie nagramy sobie z 3 odcineczki z trybu dyżurnego. Tak żeby nie było. Zobaczymy tylko jeszcze dźwięki. Afaniczne, głośność czuwaka. Tła efektów komunikacji głosowej, nie no jest to. Procenta. Czyli wszystko jest w porządku. Pasażerowie na peronie sobie stoją. Słupy też. Ale my tu mamy jeszcze raz i dwa tory ma. Zelektryfikowane. Tu mamy jakieś zajście. No, możemy sobie wyjść. Do widzenia Państwu. Idę. Do miasta idę. Sobie ciepłe bułeczki kupić i wracam z powrotem, nie? Czemu opuszczę? A, chciałem iść po płci. Tu sklep jest, no. Niesprawiedliwe. No dobra, no wracam. Może inną drogą pójdziemy tu w lewo. Może tutaj też jakiś płci uda się dostać. No jest przystanek, o. O, ktoś ma światło, to możemy iść. No nie, to chyba jakieś mieszkanie, to nie sklep. No szkoda, bym sobie takie bułki kupił. A gdzieś w sklepie, jak już tu jestem, ale no cóż. Chyba też same mieszkania. A dobra, myślę, że jakiś monopolowy się znajdzie. No to cóż. Wracamy. Ile tutaj tych ludzi się zebrało? Mieszkanie to nawet przy mojej stacji nie są. Na poprzedniej scenerii dopiero się pokazywało na odstępie kłącze ode mnie. Na najbliższym odstępie, a tych ludzi kłącze nawet nie ma przy mojej stacji, a już się pokazują. Chyba, że któryś z dyżurnych po prostu pociągu nie zgłosił, ale myślę, że raczej nie zgłosili, nie? Szkoda, że w ogóle tylko 14 stacji dyżurowania. W sumie po drodze tyle posterunków się mija, tyle stacji. Nawet czy to Warszawa, tam wschodnia, zachodnia, coś. Przyjął. Nie wiem, jeśli tutaj są, nie wiem, te sterowania pod J. Panie, pokaż mi J. J, 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 klawisz J. Syrena to on kurczę wysoki.
napisz wiadomość na czacie Y. Przepraszam. Czemu J nie tam przełącza? I no z Dąbrowy odjechał. No jest 14.139. I on ma mieć przelot, ten 14.139. No to będzie miał przelot. Nie widzę najmniejszego problemu. Ciekawe, czemu głosowych czatów nie ma. Ja się zepsuło oczywiście. A Dąbrowa Górnicza to w ogóle już jest... Aj! Komuś się znudziło bycie na Dąbrowie? No cóż. Zdarza się i tak. No dobrze, drodzy Państwo, ale dla tego mamy już przelot podany. I w sumie jest to w miarę mały ruch, więc nie ma co za dużo robić. Nie ma o czym też Ci opowiadać, więc... Żeby zbędnie nie przedłużać. Zobaczymy się już na innej stacji, w innym odcinku. O innej marzej porze dnia, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie. Pa, pa.